Hej, hej, ja was witam bardzo serdecznie, z tej strony Gelek i zapraszam do kontynuacji rozgrywki w naszej grze Serious Sam 3 BFE. Kontynuujemy z miejsca, w którym żeśmy zakończyli, więc znajdujemy się gdzieś tutaj właśnie. Drzwi są zamknięte, aha, bo stąd żeśmy przyszli. Dobrze. Zobaczmy, co jest tutaj. O, tu coś fajnego jest, ciekawego. Możemy coś tu, widzę, zebrać. Tego, widzę, wziąć się nie da. O, chyba burza nastała. O, tu znowuż fajne rzeczy. Coś dla mnie. Dobra, lecimy dalej. No, jakaś cutscenka. Nie bardzo wiem, powiem wam szczerze, o co tu chodzi jeszcze, ale... Ale chyba... Czekajcie, tam było gdzieś przejście, ale tu też jest zejście na dół. Może zacznijmy od tej strony. Tu jest jakaś drabina, ale my chcemy w dół zejść, bo tam jest, widzę, coś ciekawego. Co na nas czeka? Czekajcie, tutaj. Okay, Quinn. I reached the door to the second generator. Looks like the same drill as before. Do your thing, Sam. Okej, tu widzę, jakaś tablica jest. Czekajcie. Przeczytajmy, co tu jest napisane. Wyrocznia zada mu pytanie. Ty, który znasz imię tych wrót, znasz li imiona pieczęci, które je strzegą? Ze znakiem zapytania. Czyli tutaj coś trzeba w te miejsce będzie chyba włożyć, uzupełnić. No nic, zobaczmy. Tu są jakieś drzwi, które są zamknięte. O. Ale tutaj jeszcze widzę też coś ciekawego, jakieś pomieszczenie. Tylko całe jest ciemne niestety. Nic tu nie widać kompletnie, więc musimy wyjść. Nie wiem, dlaczego sam nie zapala latarki w takich miejscach automatycznie. No, ale się mówi trudno. Wychodzimy na górę, słuchajcie. To chyba nic po nas. Zobaczmy, co jest na górze. O, już piękna pogoda się zrobiła. Krótkotrwała burza była. Ale nie, burza jest nadal. Burza, ale jednocześnie świeci słońce. Taka dziwna trochę pogoda. No dobra. O, przycięła mi się gra. Przycięła mi się gra, ale nic na to nie poradzę. Słuchajcie, czasami tak bywa. Zaraz będziemy mieli pewnie jakąś walkę, jak znam życie. Tu jest wszystko maksimum. No już chyba słyszę. Towarzystwo. Ale dlaczego tutaj nie mogę nic z tym zrobić? Myślałem, że jak tu stanę, to coś się zadzieje, ale okazuje się, że nie. O, jest następny. Gdzie on drze się? A! Dobra. Oj, oj, oj! Dobra. O! O kurczę, Claire. Nie lubię ich. Dobra. Tu coś widziałem. We mnie wali, proszę. O, ten!
Dobra. Zgarnijmy na razie to, co się da. Oj, oj, oj! Coraz więcej przeciwników. Dobra. O! Uciekamy, 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 uciekamy. Dobra. No nie! Niestety. Mamy za to pancerz. Dobra. Drzwi są zamknięte? Tak, są zamknięte. Nie bardzo wiem, czego tu poszukiwać, ale chyba tego, co zwykle. Oj, nie, to nie na to chciałem. Na to chciałem zmienić. Oczywiście na to. No. Pochowali się. Patrzcie, co tu jest. Tam jeden kler jest na dole. Ale tam nie będziemy na razie skakać. Najpierw tutaj bym chciał to ogarnąć. A dopiero potem przejdziemy sobie, słuchajcie, dalej. Co jest? O! Na razie z tego troszeczkę postrzelamy, bo tu mamy sporo amunicji. Cisza, cisza, trochę cisza. Już mnie przestali atakować, widzicie? Zlękli się. Tam coś mamy. O. Tylko tu jest wszystko, widzicie? Zasiatkowane. O, tam widzę, 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 widzę. Ktoś się ze mną wita? Przywitajmy się i my. No i co? I cisza, tak? No dobra. To eksplorujemy w takim razie. Zacznijmy może od tej części. O. Aha, czyli to tylko taka wnęka dziwna. No dobra, lecimy dalej. Zobaczmy, co tutaj jest, co tu się kryje. O, tu są jakieś drzwi, patrzcie. Pewnie nie wejdziemy. No niestety. Drzwi są zamknięte, musimy jakiś klucz zdobyć. Burza, burza.
Dobra. Burza to burza. To jest to miejsce, z którego żeśmy wystartowali. Tutaj mnie to intryguje, co tu jest. O, patrzcie. Rakiety. Tu oczywiście się nic już pewnie nie kryje, no bo skąd by znowu? Patrzcie, jaki ładny. Nie, no ładnie. Ładnie zrobili animację, ale brzydka tekstura na tym wężu. On się niby wyłania z tego piasku. Weźcie pod uwagę, że ta gra już trochę lat ma. To nie jest żadna nowość. O. Co tu możemy znaleźć w tych ruinach? Patrzcie. Tam u góry coś jest. O nic, wchodzimy tutaj. Ha, ha! Puchy. Puchy. Po co oni to zrobili, skoro tu nic nie ma? A tutaj? Tu też kolejne... Ale nie, tędy mogę przejść, patrzcie. Tędy mogę przejść i wejść na dół. No to idziemy. Zwiedźmy sobie piwnicę. O, latarka się włączyła, to dobry znak. O. Nie lubię tych podziemi, powiem wam szczerze, bo... Jakoś tu tak grobowy nastrój. Przeładujmy może. O. Się nic nie znajduje. O? Dziwne, dziwne. Tu też nie ma nic. Chyba? No nie ma. No lecimy prosto. O, tu coś jest. Pancerz. Tu taka wnęka tylko, ale tu nam się coś świeci, wybitnie i wyraźnie. Jakieś garnki. Tu też. No. Nie wiem, czy, bo to chyba żeśmy tą drogą przyszli, więc na razie może nie będę tam dalej wychodził. Tylko już tutaj do końca zwiedźmy wszystko, co jest możliwe. Ale chyba tu już więcej nic rzeczy nie ma, bo tu żeśmy już, wydaje mi się, byli w tych pomieszczeniach. Czyli trzeba stąd wyjść w ten sam sposób, co żeśmy weszli. No bo cóż więcej, tutaj na to nie wskoczymy, widzę. Na ten podest. A nie, tutaj coś jest, patrzcie. Byśmy ominęli. O!
znajdujesz pierwszy syriański artefakt, pozostały trzy. No i to będziemy musieli tam umieścić w tych drzwiach, takich, co mieliśmy na początku. Pewnie pamiętacie, o... Oczywiście... Co jest, że ja go nie mogę trafić? Chciałem go ręcznie załatwić, ale coś nie pojawiała mi się za bardzo ta ikonka walki wręcz. Ten napis znaczy się. O! Słyszę coś? Dobra. Dobra. Krótka piłka. Jeszcze jakiś? No nie, chyba nie ma. To tyle towarzystwa. Dobra. Wracamy w takim razie. On myśli, że ja go nie widzę, a ja go widzę. O, jesteśmy już na powierzchni, widzicie? O, masz. Kolejni tutaj będą. Już słyszę. O. O, jak się tam wchodziło, tędy się wchodziło chyba, tak. Tak. No i tutaj. O. Jeden wsadzony. No i idziemy zbierać następne. Zastanawiam się, czy muszę za każdym razem, jak wezmę, tutaj umieszczać go, czy to mogę już wszystkie, mając dopiero... Ale chyba nie musowo tutaj po jeden czas chodzić. Zresztą nie wiem. Jest nasz wąż piaskowy. Oczywiście tutaj nie wyjdziemy chyba w dalszym ciągu. No niestety. Ale tu może być w tym kontenerze na przykład klucz. Jest. Podnosisz kartę dostępu do świątyni. I pancerz jeszcze. Bardzo dobrze. O, kolejny pancerz. Fajnie. Burza coraz większa. I to jest tam, gdzie myśmy byli na dole. Kojarzycie?
Więc tam nie będziemy schodzić, bo to nie ma sensu oczywiście. Bo musielibyśmy z powrotem wychodzić. Wydostawać się. Ale tutaj mamy jakieś drzwi. Bramę, ale ta brama jest zamknięta. Tak. Tędy nic nie zrobimy. No bo to jest ta wejściowa. Dobra, szukamy pozostałych w takim razie elementów. Ale jak mamy kartę dostępu, słuchajcie, to gdzieś były właśnie, czekajcie. Nie, tutaj nie. O! Kurczę. Dobra. Gdzie on? Dobra. No nie, 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 strzelaj, strzelaj. Dobra. Następni, no nie no. Skąd ich tyle się tyle nabrało? Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Może jeszcze nie tu. Chcę tego... Dobra, załatwiony. Dobra. Tu jeszcze jeden widzę, chętny. O, następny. No tutaj póki co nie widzę, więc może uda się tędy przejść. Udało się, patrzcie. O, już słyszę. Towarzystwo. A skąd on wie, że ja jestem akurat tutaj? Gdzieś tam jest. Czekajcie. Nie no, najpierw weźmy sobie ten artefakt, bo za chwilę trzeba będzie po niego wracać. Dobra. Jeszcze dwa pozostały, okej. Okay. Pancerz. Tu więcej nic wziąć nie możemy. No. Dobra. O! Coś tam widziałem, że chyba wskoczyło, wpadło. Zaraz. O, tu jest, tu mnie atakuje. No. O, kolejny. No i co? Po nich, tak? No dobrze. Skoro po nich, to po nich. Lecimy dalej.
Tutaj byliśmy w tym miejscu. Może stąd jeszcze resztę rzeczy uda nam się wziąć, ale chyba nie, bo to jest zdrowie tylko tutaj. A gdybyśmy sobie tutaj weszli na tą skałę, co by się stało? Nic by się nie stało. No dobra, wchodzimy. Pomniku, odsuń się. No. No to bierzemy. O, jest. Czyli jeszcze jeden nam został. Teraz ten będzie mi przeszkadzał. Dobra. Dobra. Jeszcze coś? O, ile? Ile ich tu się narobiło? O, kolejna. Kolejna. No i co teraz? Tu dalej nic nie ma. Myślałem, że może tu się coś pojawi, ale okazuje się, że nie. Tu byliśmy. No dobra. Ten jeszcze. Dobra. Szukamy, słuchajcie, jeszcze jednego. Tu było już zwiedzone. Jeszcze jednego miejsca z jeszcze jednym artefaktem i wtedy wrócimy do... Tu żeśmy już wzięli, ale zobaczę, czy jeszcze można coś zgarnąć stąd. Nie. Nie. O, amunicję. Tylko. Tu nie było nic, tu nie było nic, bo nie bardzo wiem jeszcze, gdzie ten jeden jest. Tak szukam. O. Wiatr wieje, burza. Pogoda akurat tutaj nie za ciekawa. Ale lepsza taka pogoda w grze niż w realu, oczywiście. Żeby nie było. O, tutaj mamy. O, jest. Ostatnie chyba miejsce z rzeczami do wzięcia, zgarnięcia. No. Tak.
Masz wszystkie cztery syriańskie artefakty. No to teraz się zacznie. Stwory się wkurzyły. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. O nie, szeptunki. Szeptunki, jak ja nie lubię szeptunek. No, teraz to już się zrobiło faktycznie na ostro. Teraz zrobiło się na ostro. Gdzie jest ten? Oj, oj, oj. Tu jest. Tu jeszcze miśki wylazły. Dobra, spadła. Ojojoj. Nie no, z tego to... Dobra. Dobra, dobra. O, o, następny. Myślałby kto. O? Nie, tak krzaczek był tylko. No, gdzie jeszcze jesteście? Chodźcie tutaj do mnie. To mnie kusi na górze, patrzcie. Ale jak tam się dostać, nie wiem. Trzeba byłoby gdzieś coś podpatrzeć. Na jakichś filmikach. Bo to pewnie się da jakoś zdobyć w pewien sposób. Czekajcie, tutaj dalej nie przejdziemy chyba w tą stronę. No tak. Tak jak sądziłem. Gdzieś jeszcze stworzenia są, bo słychać po muzyce. Ale nie bardzo wiem gdzie. Tu jeszcze się da wejść. Chyba gdzieś tutaj, ale... Nie wiem. Tu nic już nie zgadniemy. Czekajcie. To była ta droga, czy nie ta? Bo ja już przyznam szczerze, że nie wiem. Nie, to nie była ta. To nie było tutaj. No już chciałbym wrócić tam do tego miejsca, z którego żeśmy wyszli, słuchajcie. Ale nie pamiętam drogi. To było zejście tylko tutaj o niżej, o w tą część. Ale ja już bym chciał wrócić. Gdzie to się szło? Wiatr, słychać, wieje.
Tędy się szło? Może? Tam nie było nic. Z tego co kojarzę. Tak, tędy się szło. I tutaj... O, jest. Pyk. O, wskakuj. Wskoczył. 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 No i dopasowujemy resztę rzeczy. Sezamie, otwórz się. Mogłem powiedzieć hasło zamiast zbierać te rzeczy. No to winda w górę. A przepraszam, w dół? Jesteśmy na miejscu. Wychodzimy. Fajnie tu. Czuję się taki respekt, jakby to ktoś powiedział. Na bogato zrobione. No i kolejna cutscenka. Is online. Red plasma as far as the eye can see. Oh my god, the whole time lock is lit up. This gives us a fighting chance. Team Charlie is ready for insertion. And you're going home, soldier. Head outside for extraction. Thanks. I could use a hot meal and a beer. Czyli co, wracamy, tak? Ładnie to wygląda. Uruchomiliśmy nie wiem co. Jakieś dziwne coś podobne do wulkanu. Tu jest jakaś przestrzeń jakby co? Dziwnie to zrobione, fajnie. No nic, uciekamy. Nic tu po nas. Czyli do punktu ewakuacyjnego mamy się udać. No to idziemy. O, nasza winda, patrzcie. Jak się tą windę przywołuje, wie ktoś? A może po prostu trzeba tu stanąć? A, dokładnie. Trzeba było po prostu stanąć i ona wtedy... Patrzmy sobie z góry na to. No i lecimy. Co, rozpierdzieliło się to? No właśnie. Ktoś to zniszczył. Jak ja mam teraz się wydostać niby, co? A,
A, tędy. To, co było wcześniej zamurowane, jak gdyby. No dobra. Niech im będzie. A tu co, za jakaś dziwna wnęka? Nie wiem, o co biega. Tu kolejna taka dziwna wnęka, widzicie to? A tu pomieszczenie. Maksymalna ilość ładunku, nie możemy tego zebrać. Rakiety możemy, to możemy. O, wszystko trzęsie się. A, tu musimy rozwalić to. Rozumiem. Są miejsca, w których trzeba użyć ładunku wybuchowego. Już teraz wiem. Jeżeli coś takiego miga, to po prostu trzeba to rozwalić. No i chyba tyle. Czy ktoś jeszcze gdzieś widzi miejsce do umieszczenia ładunku? Chyba było tylko jedno. O właśnie. Uzupełnimy. O, odbiło się. Co jest, że ja nie mogę tutaj wcelować? O, jest. Dobra. Wyposażmy się w kolejne, odejdźmy. Aha, czyli ja muszę po prostu, słuchajcie, burzyć to i dopiero przechodzić dalej. Taka jest ideologia. O kurczę, ile tego muszę teraz tutaj umieścić, widzicie to? Pyk. Pyk. Sporo. Pyk. Nie pocelowałem? Nie pocelowałem. Pyk, dobra. No dobra. O nie! No skoro chcieliście, to macie, no ale... Dobra, pełno mamy? Pełno. Tam coś się pali? Nie, tam jakiś dym był chyba. Patrzcie, coś w powietrzu wisi. Ładunek wybuchowy. Tego jeszcze nie grali. Ładunek wybuchowy zawisł w powietrzu. A tu co, też mam ten ładunek rzucić? Dobra, próbujemy. Odbija się? Odbija się. Dziwne. Dobra. Jeszcze ktoś? Nie, nie ma chętnych. Słyszę ich głosy, natomiast chętnych nie ma. Patrzcie, dziwne, bo... Nie no. Ładunki wybuchowe wiszą w powietrzu. No niech będzie. Dobra, lecimy dalej z tym rozwalaniem. Tutaj. Uzupełnijmy. No i lecimy z detonacją. O, trochę kurzu się zrobiło. Zastanawiałem się nawet przez chwilę, czy nie za blisko podszedłem, ale chyba nie.
kolejne musimy teraz jeszcze wrzucać. Dobra. Skoro tak, to tak. O! No nie, nie to chciałem. Nie, ta broń mi się uruchomiła, którą chciałem użyć. Oj. Słyszę coś niepokojącego, mocno niepokojącego. Ale nie, to tylko taki odgłos, dobra. Odgłos paszczowo. Dobra, to. Coraz głośniej to wszystko słyszę. No dobra, lecimy dalej. Pyk. 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 Kolejny. Dobra, odsuńmy się. W międzyczasie uzupełnijmy. O proszę, ile miśków. Jeszcze któryś? Maksymalna ilość, dobra. O nie, no. Jeszcze któryś? Jeden tylko? Słyszycie, jak warczą? Odgłosy i słychać, natomiast nie widać. Dobra. Chodźcie. O, jest już. Dobra. Tam jeszcze jeden był. Czy to jest tyle? Czy jeszcze ktoś chętny? Jeszcze mamy parę ładunków do rozmieszczenia. To było to. Tu kolejny. Tu kolejny. I co tyle?
No to bum. Nie ma nikogo? No. Kogo mamy? O! Coś większego widzę walić będzie. Jasne. Nie ubiłem? O, teraz się udało. Dobra, idziemy uzupełnić ładunki. Dwadzieścia można maksymalnie, chyba tak. No i co? Gdzie teraz? Tutaj. Tutaj się coś odsłoniło. O, zapisywanie gry. O nie! Ojej! O kurczę, ile ich jest. Gdzie oni? Wszyscy? Wszyscy czy nie wszyscy? Idę, może coś tu jeszcze zbiorę, żeśmy na razie nie wykorzystali, ale nie, tutaj nic więcej wziąć się nie da. Tu mamy pełno, dobra. O, tu gdzieś... A, tu jakaś dziura jest, czekajcie. Tu kolejne ładunki. Zapis gry. Zapis gry i tu mamy dwa pancerze, dobra. Tu jakaś studnia. O, chwilę było jakiegoś przycięcia. Dziwne pomieszczenie. Nie bardzo wiem, powiem wam, gdzie iść w tym momencie. Może tutaj zejdziemy? Pancerz maksymalna ilość, kurczę. Co, do studni trzeba wskoczyć? No próbujemy. O! Nie wiem, czy to było dobre posunięcie. No chyba tak. Bo nic innego tutaj zrobić się nie da. No. O kurczę, patrzcie. Nie no. O, no, 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 czekajcie, czekajcie, co ja mam tu zrobić? Gdzie on jest? Ten stwór. Oj, oj, oj! Nie wiem, czy to jest dobry pomysł na niego. Rozwaliłem go? O, rozwaliłem go, patrzcie. Dobra, skoro tak... Tu i na górze widzę coś mamy fajnego, ciekawego, ale jak się tam dostać, nie mam pojęcia. Dobra. Z
zwiedzamy w takim razie podziemia. Stąd żeśmy wyszli. No i co ja tu więcej mam zrobić? To jakieś dziwne... nie wiem co. Tu chyba nic nie zrobimy, więc idziemy dalej. Na prawo czy na lewo? A, tu z góry mogę sobie obserwować ten sam... A czekajcie, jakbyśmy stąd skoczyli na tą figurę... Uda się? Nie udało się. No nic, mówi się trudno. Dobra, chodźmy tutaj. Czyli jeszcze wyżej gdzieś żeśmy weszli. Patrzcie. Stąd możemy skoczyć. I zebrać te... Pyk. Pyk. Ojejku, spadłem, no nie. Nie o to mi chodziło. Dobra. Idziemy wyżej. Czyżbym słyszał koniki? Co jest? No dobra. A tu co dalej? A nie, tu koniec jest tego korytarza. No i co? Jesteśmy na powierzchni. O, widzę drzwi z zieloną tą także. Ale tu mamy jeszcze... O, masz! No i po co wam to było? O, kolejny zapis. Kule armatnie. Nothing says stopping power like a portable cannon. No. Maximum. Czyli co, kulą armatnią ja mogę ich pokonać wszystkich? No chyba tak. Jedną kulą załatwią wszystkich, którzy są na danej trajektorii. O. Fajny patent nawet. Tylko tych kul coraz mniej jest. Dobra, to co mogę robić czymś innym, to robimy czymś innym. Aha, tutaj nic z tym nie pocznę. No. Idziemy po kolejne kule. Pancerz.
Ładunki to nic mi nie dadzą, to mi też nic nie da. No dobra. Może tego użyjemy. Dobra. Dobra. O, kolejni. No nie, 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 uciekamy stąd. Czekajcie. Najpierw trzeba sobie z tymi klerami poradzić. Dobra. Po nim. Tutaj ktoś w nas wali. Pięknie. Pięknie. Nie, ładunki jest pełno ładunków. Ale pancerz jak najbardziej, zdrowie jak najbardziej. Kule, o, super. O, tak też można. Tak też można. O, patrzcie ile ich. Dobra, lecimy z kulami. Uff. Ciężko było, ciężko, ale się udało. O, kolejni. No nie no. O, patrzcie. Na tych to musimy wziąć nieco mocniejszą broń. Dobra. No. Ojejku, jejku. Rakiety. Czekajcie, czy to się samoczynnie odnowi te rakiety, czy nie? Zobaczmy jeszcze raz. Aha, odnowiło się, ale mam maksymalną ilość.
Dobrze, słuchajcie, ponieważ odcinek już trochę trwa, więc w tym momencie go zakończymy i zapraszam już Was na kolejny. A w międzyczasie, kto jeszcze tego nie zrobił, to zachęcam do subskrybowania, lajkowania, komentowania. To tyle ode mnie na ten moment. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć!